Sąsiedzi Polski w XII i XIII wieku, czyli w czasie, kiedy Polska przechodziła okres rozbicia dzielnicowego. Okres dzielnicowego był wykorzystany przez naszych sąsiadów do tego, żeby ingerować w wewnętrzne sprawy Polski. Książęta rządzący poszczególnymi częściami Polski, czyli dzielnicami, niejednokrotnie zwalczali się nawzajem albo działali na własną rękę i to sąsiedzi nasi wykorzystywali do tego, żeby ingerować w nasze wewnętrzne sprawy. Czasami też to się kończyło składaniem hołdów lennych przez polskich książąt właśnie jakimś władcom spoza Polski. Bardzo groźnym sąsiadem w tamtym czasie była Marchia Brandenburska, która powstała z połączenia tutaj ziem dawniej zajmowanych przez Słowian Puławskich właśnie z Marchią Północną. No i tutaj popatrzmy na mapę, powstaje wówczas taki obszar nazywany Nową Marchią. Obszar, który powstał w wyniku zajęcia właśnie przez mieszkańców Brandenburgii Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej, częściowo Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej. W ten oto sposób powstała właśnie Nowa Marchia, która zbliżała się tutaj niebezpiecznie w stronę ziem polskich, północnych ziem polskich. No i celem oczywiście mieszkańców, władców Marki Brandenburskiej było zdobycie dostępu do Morza Bałtyckiego. Niejednokrotnie próbowali właśnie zająć Gdańsk oraz obszar reszty ziemi Pomorza Zachodniego czy też Szczecińskiego. Więc tutaj na pewno sąsiad niebezpieczny dla nas. Twórcą potęgi Nowej Marchii w tamtym czasie był władca o imieniu Albrecht i przydomku Niedźwiedź, czyli warto sobie zapamiętać też tego władcę i powiązać właśnie z Marchią Brandenburską. Brandenburżycy niejednokrotnie najeżdżali właśnie na ziemię polskie, również na Gdańsk, przyczyniając się do wielu kłopotów książąt polskich. Z drugiej strony sąsiadowaliśmy od północy z Bałtami, czyli z ludami, które zamieszkiwały obszar wybrzeża wschodniego Morza Bałtyckiego, obszar dzisiejszej Litwy, Łotwy, czyli można tutaj powiedzieć, że w stronę Inflant musielibyśmy spojrzeć, żeby znaleźć ziemie zamieszkiwane wówczas przez Bałtów. To są właśnie Inflanty, możemy tutaj sobie zobaczyć na mapę, to jest ten obszar właśnie wschodniego wybrzeża Morza Bałtyckiego i tam się organizują w jakąś formę państwowości Litwini, Żmudzini, Prusowie, Jadźwingowie. No i tutaj jeszcze kilka innych, mniej powiedzmy popularnych w naszej szkolnej historiografii plemion. Najważniejsze z nich to właśnie Litwini, Żmudzini, Prusowie, Jadźwingowie. Oni również najeżdżają na ziemię książąt polskich, szczególnie Jadźwingowie, Prusowie dają się we znaki mieszkańcom Mazowsza. Prusowie z kolei no, to taki lud, który bardzo długo opierał się podbojowi ze strony polskich plemion, czy w ogóle Polski wcześniej. Pamiętamy na przykład misję świętego Wojciecha, czy wtedy jeszcze nie świętego, później świętego Wojciecha właśnie do Prus, czyli na ten teren, po to, żeby ich chrystianizować, bo to, co łączyło Bałtów, to też to, że były to plemiona pogańskie. Ciągle jeszcze w XII wieku, czy w XIII, to plemiona pogańskie i w związku z tym stały się one też celem dla chrześcijan, celem najazdu na te właśnie ziemie, szczególnie, że to jest też czas krucjat, czyli czas, gdzie popularną ideą jest idea wypraw krzyżowych. Przyjrzyjmy się Litwinom, bo to jest lud, z którym nasza historia się splatała później niejednokrotnie. Litwa swoje takie powiedzmy, że najbardziej pierwotne ziemie posiada w miejscu nazywanym Aukštotą. Aukštota, czyli tutaj ten obszar na zielono zaznaczony w okolicach Wilna, to jest właśnie ten obszar, z którego Litwini rozpoczęli ekspansję terytorialną swojego kraju. W 1251 roku władca litewski Mendok przyjął chrzest
Więc to był taki krok w stronę Europy Zachodniej, kulturowo, religijnie. Niestety dla Litwinów to chrześcijaństwo się nie zakorzeniło na Litwie i jego następcy powrócili do pogaństwa. Ważnym władcą kolejnym litewskim był Giedymin, który dokonał podboju Białorusi, ziemi Białorusi i Ukrainy, czyli ruszył na południe i tutaj widzimy na mapie, jak się zmieniają granice Litwy na przestrzeni wieków. Litwini dochodzą aż do Morza Czarnego, w bezpośrednie sąsiedztwo Półwyspu Krymskiego. Wykorzystując też to, że Ruś, która zajmowała wcześniej te tereny, między innymi właśnie Ukrainy, jest pod panowaniem mongolskim. Więc wykorzystując słabość Rusi okupowanej właśnie przez Mongołów, Litwini tutaj wbijają się takim klinem na południe i zajmują ziemię dawnej Rusi Kijowskiej między innymi. No i tutaj rozciąga się Litwa w związku z tym na dużej szerokości na wschód od właśnie ziem polskich. Czyli Litwa tutaj przeżywa ekspansję terytorialną, ale kłopotem Litwy właśnie jest to, że zachowują oni pogaństwo. Z tego powodu właśnie religijnego, tak jak mówiłem, organizowano krucjaty na terytorium Inflant pod hasłem chrystianizacji właśnie Inflant, czyli tych wschodnich wybrzeży Morza Bałtyckiego. To były tak zwane krucjaty północne. No i tutaj taką krucjatę podjął Henryk Sandomierski, jeden z synów Bolesława Krzywoustego, który otrzymał ziemię sandomierską. Właśnie w XII wieku taką krucjatę podjął na ziemię pruskie i tam też stracił życie podczas jednej z takich właśnie krucjat. W 1202 roku, czyli na początku XIII wieku, po to, żeby chrystianizować obszar Inflant, powołano do życia zakon kawalerów mieczowych, zwany też właśnie później zakonem inflanckim od terenu, gdzie ten zakon się zakotwiczył. Organizował też krucjaty na ziemię Prusów, na ziemię Jadźwingów, władca mazowiecki, Konrad Mazowiecki. I stworzono też w XIII wieku zakon braci dobrzyńskich, który również miał zajmować się chrystianizacją tych ludów nazywanych Bałtami, zamieszkujących m.in. właśnie obszar w okolicach Inflant albo w samych Inflantach. Bracia dobrzyńscy zostali połączeni z zakonem krzyżackim później w 1237 roku, a tu możemy zobaczyć symbol zakonu. I właśnie też z powodu chrystianizacji Prusów przede wszystkim, ale też w ogóle tych Bałtów, sprowadzono do Polski zakon krzyżacki. Skąd ten zakon się wziął? Zakon się wziął tak naprawdę z wypraw krzyżowych, z krucjat. Powstał przy okazji tychże krucjat w 1190 roku, czyli w czasie trwania krucjat, po trzeciej, czy w zasadzie w trakcie trzeciej krucjaty, powołano do życia zakon szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego. W skrócie nazywano ten zakon właśnie zakonem krzyżackim, dlatego że zakonnice nosili białe stroje z czarnymi najczęściej krzyżami albo z czarną obwódką, ten krzyż tutaj akurat widzimy. Stąd nazwa krzyżacy. Świetności tego zakonu doczekali się zakonnicy pod wodzą Hermana von Salcy, bo Herman von Salca, więc myślę, że możemy odmienić Hermana von Salcy. To był wielki mistrz tego zakonu. Początkowo zakonnicy zajmowali się, tak jak nazwa wskazuje, opieką nad pielgrzymami, nad krzyżowcami, którzy udawali się do Ziemi Świętej, tworząc właśnie szpitale, lecząc ich, tego typu działania charytatywne. No ale też, skoro to był zakon rycerski, no to oczywiście nie zapominali o walce, o ćwiczeniu się w boju. W 1211 roku zakon się przeniósł do Siedmiogrodu, czyli na obszar dzisiejszych Węgier. Herman von Salca, widząc, że idea krucjat powoli wygasa po klęsce czwartej krucjaty, która zniszczyła cesarstwo bizantyjskie, Konstantynopol w zasadzie zniszczyła, cesarstwo łacińskie powstało wtedy, przeniósł się właśnie do Siedmiogrodu, ale bardzo szybko władca Siedmiogrodu, władca Węgier, zorientował się, że państwo, że krzyżacy dążą do stworzenia własnego państwa na jego ziemi i uznał ich za zagrożenie i po prostu ich wypędził w
1225 roku. I wtedy Krzyżacy szukali dla siebie nowego miejsca, gdzie mogliby się osiedlić. No i akurat to sprawiło, że zgodzili się na propozycję, którą wysunął im władca Mazowsza. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego, przypominamy sobie, władca Mazowsza Konrad Mazowiecki, który zaprosił Krzyżaków do Polski, konkretnie na ziemię chełmińską, Chełmno, ziemia chełmińska, właśnie z misją nawracania pogańskich Prusów, którzy napadali na ziemię mazowieckie. Więc Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski Krzyżaków. W 1226 roku podpisano umowę. Oni przybyli kilka lat później na ziemię polskie i zaczęli tworzyć tak naprawdę własną państwowość bardzo szybko. Niestety to była dla nas decyzja zła, no bo Konrad Mazowiecki sądził, że Krzyżacy podbiją pogańskich Prusów i oddadzą te ziemię władcom Mazowsza. No i powiedzmy, że się zabiorą stąd i pojadą gdzieś indziej i wszystko będzie fajnie. A okazało się, że było odwrotnie. Krzyżacy ani myśleli się z ziem, które zdobyli, po prostu wynosić. W 1283 roku rzeczywiście Krzyżacy zakończyli swoją misję, czyli dokonali podboju Prusów. Te ziemie wszystkie zostały przed nich zajęte i wprowadzona została tam religia chrześcijańska na tym terenie. Wcześniej jeszcze Krzyżacy też mieli taki epizod w bitwie pod Delnicą, gdzie wspierali nasze rycerstwo w walce przeciwko Mongołom, czyli przez te kilkadziesiąt lat naszego sąsiedztwa te relacje Krzyżaków z polskimi książętami układały się poprawnie co najmniej. Sytuacja się zmieniła nieco później, kiedy Krzyżacy zapragnęli właśnie zbudować własne państwo. Zobaczmy na mapę. Tutaj mamy Chełmno, czyli okolice właśnie, czyli ziemia chełmińska. To jest ten teren, na który sprowadzono Krzyżaków. Konrad Mazowiecki tutaj ich zaprosił. I Krzyżacy podbijali ziemie pruskie, a więc tutaj ten obszar, dążąc do połączenia się z państwem kawalerów mieczowych, czyli państwem, które z kolei utworzył zakon kawalerów mieczowych, podbijając i chrystianizując obszar Inflant. Tu mamy Inflanty właśnie w tym miejscu na mapie zaznaczone. No i wszystko się skomplikowało w naszych relacjach wtedy, kiedy Krzyżacy po prostu ruszyli na podbój też Pomorza Gdańskiego, odcinając nas później od dostępu do morza i tworząc właśnie państwo, z którym toczyliśmy później wieloletnie wojny. Kolejny nasz sąsiad to Ruś Kijowska. Patrzymy na wschód, już wiemy, że Ruś Kijowska przeżywała rozbicie dzielnicowe wcześniej niż nasz kraj, bo już w XI wieku, w 1054 roku, tam się rozpoczyna rozbicie dzielnicowe. Później na Ruś najeżdżają Mongołowie. Mamy najazd mongolski na wschodnią Europę. Ruś zostaje tutaj najechana i jest okupowana przez Mongołów. Później następuje wzmożenie kontaktów Polski z księstwem na Rusi, księstwem halicko-włodzimierskim. No i tutaj możemy zobaczyć taki symbol z tamtych czasów już Rusi oraz obecną postać tego symbolu. To jest tak zwany tryzub i dzisiaj jest to herb Ukrainy, bo Ruś Kijowska to obszar przede wszystkim właśnie ukraiński. Więc tutaj widzimy, skąd się wzięło dzisiejsze godło Ukrainy. Jest to symbol średniowieczny tamtych ziem. Oczywiście Ruś później została też zajęta przez państwo litewskie, o czym już mówiliśmy. No i ostatni nasz sąsiad w tamtym czasie, który chcemy sobie teraz omówić, to nasz sąsiad południowy, czyli Czechy, rządzone przez dynastię Przemyślitów. Czechy przeżywają w XII-XIII wieku okres rozwoju gospodarczego. Ich waluta, czyli grosze czeskie, którą tutaj możemy sobie zobaczyć, była walutą silną, była walutą, która była stosowana nie tylko w Czechach, inne kraje czasami też przejmowały tę walutę, posługiwały się tą walutą na co dzień. Potęgą Czech, można powiedzieć, tutaj dowodził przemysł Otto Kar I. Za jego panowania Czechy dołączyły do cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, więc tutaj ranga Czech została podniesiona. Jeszcze bardziej tutaj sytuację czy pozycję Czech na arenie zawodowej podniósł następca, czyli Przemysł Ottokar II, który zdołał nawet przez pewien czas do Czech dołączyć Austrię, Styrię i Karyntię. I przez pewien czas te ziemie należały do władcy Czech. W 1278 roku jednakże doszło do bitwy pod Suchymi Krutami,
gdzie Czesi starli się z Habsburgami, którzy no, powinniśmy ich kojarzyć właśnie z terytorium Austrii. Więc tutaj Habsburgowie tę bitwę wygrali i odebrali Czechom te ziemie. Więc tutaj przejściowo władcom czeskim udało się te ziemie zdobyć. Mamy czas rzeczywiście rozwoju państwa czeskiego, co dla Polaków znowu oznacza kłopoty, no bo skoro nasz sąsiad się rozwija gospodarczo i militarnie, no to w którymś momencie będzie chciał też sięgnąć po ziemię polskie. Ja przypominam, Polska w tym czasie jest w rozbiciu dzielnicowym, więc łatwo różne dzielnice od Polski oderwać. I tak też zrobili Czesi pod koniec XIII wieku, interesując się Śląskiem i dokonując hołdowania właśnie ziem Śląska i przyłączając je do państwa czeskiego.